Witajcie. Na dzisiejszej lekcji John Deere'a będziemy zmieniać akumulator i myć kosisko. Kupiłem nową Iwasę. 30 amperogodzin, 330 amper. Ale siarka. Trzeba zatrzymać korozję. Forever and ever. Zrobić mu cross-dosa, czy jak? Czy obrócić go lepiej? Śruba szóstka z kwasoodpornej stali, nic jej nie wzięło przez te lata. Zabezpieczyć przed korozją. O. Akumulator ready. Odpalamy go. Ściągamy kosisko, luzujemy pasek klinowy, opuszczamy kosz, kosisko, luzujemy te mocowanie z przodu. Tylne mocowanie jedno. Te tutaj. Z tyłu drugie. Pasek klinowy.
i wyjeżdżamy kosiskiem. To można tutaj dać w tą stronę. Unosimy tuza. Nie stóz, tylko jakiś czworu plus. To jest czteropunktowy układ zawieszeń. Ta kierownica w lewo. Mamy kosisko. No i teraz chcę je umyć. Pytaliście o moją myjkę, jaką myję i używam. To jest firma Alto. To ta firma kiedyś się nazywała KEW. K-E-W. To jest model 52C3KA. C3, który nie ma K i A. Z drugiej strony jest. 52C3KA Heavy Duty generuje prawie 200 bar ta myjka. Nie wiem, ile kosztuje ona dzisiaj. Ja ją mam gdzieś, nie wiem, ten model mam, myślę, że z 10 lat, bo ma takie dwie. I w Danii też myjemy cały czas Nilfiskiem. Nilfisk Alto. A tu jest jeszcze KEW. K-E-W. Nie ma naklejki, że to poprzednia firma KEW się nazywała. Nie wiem, ile kosztuje. By musiał ktoś się wypowiedzieć, kto zna ceny Nilfiska Alto w Polsce, ale podejrzewam, że około 15 tysięcy złotych kosztuje ta myjka. Ona naprawdę jest niezniszczalna. Ja nimi myję 25 lat. KEWami. Te maszyny rolnicze, wszystko, chlewnie myliśmy. Godzinami, tygodniami się myło i może miałem ze 3 awarie przez 25 lat. Naprawdę. To jest dobry sprzęt. Odpalam to. Zasypiłem całe kosisko i 5 lat nie było myte. Mam tutaj regulację dyszy, ciśnienia do 190 bar od zera, bezstopniowo, że mogę sobie spłukiwać i myć. Kosisko umyte. Tak jak wam już mówiłem, 5 lat było brudne. Pomyślałem, że je umyłem, zakonserwowałem w garażu. To zobaczcie, po 5 latach piach i trawa tutaj, co umyłem. Trochę wzięły rdzy, ale nieskorodowane jest kosisko. Jest z tak dobrej stali, że jeszcze jest farba. To zobaczcie, jakie to jest stary, dobry John Deere. Stara, dobra technologia John Deere'a. Noże będę musiał wymienić niedługo.
Dobra, kosisko mam umyte. I teraz zakładam do John Deere'a. Ostatnio nasmarowaliśmy wszystkie tutaj kalamitki. Dobrze jest zawsze przed myciem maszyn nasmarować pierw kalamitki, wtedy wiecie, smar wszędzie wychodzi i wtedy woda nie wejdzie nam tam w łożysko. Jak macie tutaj obklejone kosisko, wiecie, jak kosicie trawę na mokro, jest dużo kretowisk i to się wszystko wam tu zabije i wyschnie i następnym razem kosicie, to wtedy ten przejście tego materiału, całej trawy, tej masy nie jest takie dobre. Nie ma takiej cyrkulacji dobrej. Te noże nie są w stanie tak ładnie wywalić tej trawy na zewnątrz, niż jak jest czysto, tak jak teraz. Także zawsze trzeba mieć czyste kosisko. Dobra, zakładamy do Jonathana. Myjka posiada tą funkcję automatycznego start-stop, czyli jak ją włączycie, jak ją włączycie i myjecie, ona nabije, tak jak teraz widzicie, sama się wyłączyła. Że nie chodzi cały czas, nie nabija i nie przelewa się przez jakiś tam zawór. Tylko patrzcie, nabije. To jest właśnie automatic start stop. Teraz ją wyłączam, bo już umyte jest wszystko. Montujemy kosisko. Teraz taka procedura, opuszczamy kosisko. Montujemy, jeden się zatrzasnął. Drugi także. Luzujemy napięcie paska klinowego. Przednie mocowanie. Przednie mocowanie tutaj. Myk. Pasek klinowy. Pasek klinowy, napęd i tutaj na sprzęgło i wtedy napinamy, widzicie, tym ruszam, napinam cały mechanizm paska klinowego, kosisko zamontowane. Gotowy do jazdy. Jonathana też obmyję z tego kurzu. Wyschnie godzinkę, będę kosił trawę. Na przymkniętej dyszy, bo tak jakbym dał czadu 200 bar, to by John Deere'a naklejki podpadały. Odpalę go, niech schnie.